powiedzieć, że są wśród nas samorządowcy elekci. W większości po raz pierwszy podejmują służbę samorządową. I myślę, że Państwo zechcą też wypowiedzieć kilka słów. Pan Robert. Dzień dobry Państwu. Korzystając z okazji, że głos został mi udzielony, pragnę serdecznie podziękować za oddane na mnie głosy. W wyborach do Rady Miasta dziękuję za obdarzenie mojej osoby zaufaniem po raz kolejny. Postaram się nie zawieść tego zaufania, aktywnie uczestnicząc w pracach Rady Miasta na rzecz mieszkańców Lubartowa. Dziś wraz z Komitetem Wyborczym Wspólnota Lubartowska wspieram kandydaturę pana Janusza Wodziackiego na stanowisko burmistrza Lubartowa. Moim zdaniem ten kandydat jest gwarantem dalszego rozwoju naszego miasta. Uważam, że należy dać mu szansę dokończenia inwestycji, które są w trakcie realizacji. Wyrażam przekonanie, że pan Janusz Wodziacki, sprawując swoją funkcję, będzie łączył, a nie dzielił. Dlatego popieram jego wybór na następną kandydaturę. W związku z tym apeluję do moich wyborców, aby w drugiej turze wyborów na burmistrza miasta Lubartów oddali swój głos na pana Janusza Wodziackiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest wśród nas również pan Piotr Kusyk. Piotrze, kilka słów. Dzień dobry. Chciałem przede wszystkim podziękować moim wyborcom, którzy oddali na mnie głos. Dlaczego popieram pana Janusza Wodziackiego jako przedsiębiorca? Przede wszystkim jest dobrą praktyką umorzenie podatku od nieruchomości, które podjęła Rada na wniosek pana burmistrza Janusza Wodziackiego. I taką praktykę radni, z którymi współpracuję, zamierzamy kontynuować. Zamierzamy także wspierać nowych przedsiębiorców, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy. Na tym bardzo nam zależy. Dlaczego w ogóle jestem w Radzie? W Radzie jestem dlatego, że chciałbym w spokoju pracować na tego miasta i na tym spokoju bardzo mi zależy. Myślę, że pan Janusz jest gwarantem spokojnej pracy przez kolejne 4 lata. Dziękuję bardzo. Myślę, że każdy z nas ma tą świadomość, że szczególnie ta ulga w podatku jest bardzo cenna, kiedy przedsiębiorca startuje, bo tak ta uchwała została skonstruowana. Chciałbym naszym mieszkańcom przedstawić również radnego elekta pana Zbigniewa Gałąska. Zbigniew, jeszcze kilka słów. Witam Państwa, Zbigniew Gałąska. Kandydowałem z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Lubartowska. Jest to mój debiut, jak pan byś powiedział. Także korzystając z okazji, chciałbym podziękować wyborcom z mojej listy wyborczej za obdarzenie mnie zaufania w kandydowaniu do Rady Miasta Lubartów. Zawsze postrzegałem nasze miasto jako przyjazne ludziom. Męczy mnie czas niepokoju, niedomówień, braku szacunku okazywanego drugiemu człowiekowi. W życiu kieruję się podobnymi wartościami jak pan Janusz Wodziacki. Dlatego też w drugiej turze wyborów na stanowisko burmistrza postanowiłem udzielić poparcia panu Januszowi Wodziackiemu. Gorąco zachęcam do udziału w drugiej turze wyborów w dniu 30 listopada 2014 roku nie tylko moich wyborców, ale też wszystkich mieszkańców Lubartowa i oddania głosu na pana Janusza Wodziackiego. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. U nas każdy z radnych ma coś do powiedzenia. Czy pani Marzena chciałaby również coś powiedzieć? Dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie witam i chciałam podziękować również wszystkim, którzy oddali na mnie swoje głosy i obdarzyli swoim zaufaniem. Ja cenię bardzo pana Janusza Wodziackiego za
prowadzenie polityki prorodzinnej, za wprowadzenie karty dużej rodziny. Myślę, że te zniżki, które mają nasze dzieci w placówkach oświatowych, w placówkach sportowych, kulturalnych, mają bardzo duże znaczenie, bo wiadomo, jak to jest budżetem w dużej rodzinie. Obok w programie pana Janusza Bodziackiego, obok takich słów jak dialog czy rozwój, pojawiło się również słowo rodzina. Dlatego ja liczę na kontynuację polityki prorodzinnej. Liczę na wsparcie rodzin, tych dużych i tych mniejszych. Dlatego zachęcam, aby wszystkie rodziny, i duże, i małe, wybrały się w najbliższą niedzielę na wybory i oddały swój głos na pana Janusza Bodziackiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani Marzeno. Nie wybaczył mi pan, że właściwie też nie wypowiedzieć kilka słów. Pani Grzegorz Warto, proszę. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Muszę podziękować na początku za wystawienie mnie jako kandydata do Rady Miasta. Muszę podziękować też moim wyborcom, dzięki którym właśnie tutaj się znalazłem. Bardzo państwu dziękuję i na pewno państwa nie zawiodę. Proszę państwa, ale gwarancją, do czego chcę się odnieść w mieście, gwarancją normalności jest rzetelność mediów. Jest takie powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą. Niektóre media u nas w Lubartowie bardzo negatywnie wypowiadają się o niektórych kandydatach, czasami przekłamując fakty. I to jest nagminne. Dlatego namawiam państwa jeszcze przed tymi wyborami, myślmy indywidualnie. Myślmy z taką perspektywą rozwoju naszego miasta, prawda? Dlatego, że w momencie, kiedy nie będziemy filtrować wszystkich wiadomości, jakie by one były, czy z jednych, czy z drugich źródeł, po prostu stajemy się takimi robotami, które w pewnym momencie zagonione są w szary ruch i po prostu wybierają to, co jest dzisiaj dla niektórych tylko dobre. Proszę państwa, nie będę już przedłużał, to jest takie krótkie moje wystąpienie, po pierwsze tego typu, ale mam nieodparte wrażenie, że w ciągu, albo już w niedługim czasie, powstanie alternatywa dla największych mediów lubartowskich. Będzie to kontynuacja mediów, które już w tym mieście miały miejsce. Więc tak jak obiecywałem moim wyborcom, będziecie państwo mogli na bieżąco śledzić to, co się naprawdę dzieje w tym mieście, a nie to, co, że tak powiem, jest publicznie pokazywane. Proszę państwa, z całego serca polecam kandydaturę Janusza Bodziackiego jako przede wszystkim człowieka uczciwego, dobrego człowieka, który wydaje mi się, że nikomu nigdy nie zawadzi. Tak więc proszę was, moich wyborców, a nawet tych, którzy na mnie nie głosowali, abyście państwo oddali swój głos w nadchodzących wyborach na pana Janusza. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Krzyśkowski, teraz pan Krzysztof Jan, bardzo proszę. Witam państwa serdecznie, Krzysztof Krzyśko. Na początek pragnę podziękować wszystkim moim wyborcom. Wybór, jaki dokonaliście, jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem i wierzę, że praca, jaką wykonam w Radzie Miasta, przyniesie wszystkim obywatelom realne korzyści. Popieram i cenię pana Janusza, ponieważ wśród wielu swoich działań wspiera również oświatę, sport i tak bliską mnie kulturę. Przykładem na to jest chociażby remontowana w tej chwili hala targowa. W niedalekiej przyszłości, to jest po paru tygodni to rozprawa, nowy nowoczesny dom kultury. Także nie będę przedłużał więcej. Popieram pana Janusza Bodziackiego i proszę o oddawanie głosu. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, zapowiada się, a jestem o tym głęboko przekonany, bardzo merytoryczna dyskusja na sesjach Rady Miasta. Rada Miasta to
parlament, w którym tworzą się decyzje w oparciu o właśnie dyskusję, o wymianę poglądów. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze wypowiedzi są chociażby zapowiedzią naprawdę merytorycznych dyskusji z naszej strony. Szanowni Państwo, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli Państwo chcieliby zadać nam jakieś pytania, poruszać kwestie, to